Zofia Rydet, artystka będąca ikoną polskiej fotografii, mieszkała i tworzyła w Rabce, jak sama podkreślała, kochała to miejsce u podnóża Gorców. Dlatego, zgodnie z zeszłoroczną obietnicą, czwarta edycja warsztatów Coś, co zostanie odbyła się właśnie tutaj. Warsztaty bazowały na cyklu Dokumentacje 1950-1978. To przeszło 3000 negatywów wykonanych w Rabce, a kolejne tysiące w miejscowościach wokół niej i dalej na południe Polski. Stworzyliśmy fotomapę Rabki, zaznaczając na niej miejsca uwiecznione na zdjęciach archiwalnych. Rozmawialiśmy o tym, które z nich są dla nas ważne, które budzą wspomnienia, czy mają swoją historię. Skupiliśmy się na zdjęciach archiwalnych dokumentujących głównie wygląd Rabki. Odszukaliśmy miejsca sfotografowane przez Zofię Rydet, sprawdziliśmy, jak się zmieniły na przestrzeni dekad, czy w ogóle istnieją. W kilku z nich ustawiliśmy fototablice ze zdjęciami archiwalnymi. Równolegle stworzyliśmy serię refotografii dokumentujących te same miejsca obecnie. Wykonaliśmy także nowe zdjęcia, będące naszą indywidualną kreacją. Ja pamiętam tą budkę, to była to taka, w tym mieście tam te kwiatki są. Historię robicie po prostu, to jest historia, ale tego nie ma. Na wernisaż wspólnie zaprojektowanej i zmontowanej wystawy przybyła liczna publiczność, która z wielkim zainteresowaniem oglądała i komentowała wyniki naszej pracy. Porównanie archiwalnych zdjęć Zofii Rydet z nową dokumentacją Rabki budziło emocje i wspomnienia. Już w grudniu tego roku będzie można większość z nich dokładnie obejrzeć na rozbudowanym portalu www.zofiarydet.com, na który serdecznie zapraszamy. Zofia Rydet byłaby na pewno szczęśliwa. Znowu sprawdziło się jej powiedzenie: mnie nie będzie, ciebie nie będzie, a zdjęcia zostaną.